to już wygląda. A więc witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj mam około 700 gram karkówki. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można z tej karkówki zrobić pyszne danie. I to będzie karkówka przekładana serem, majonezem, cebulką oczywiście. Każdy robi inaczej, ale ja uważam, że gdzie karkówka, cebula musi być. Karkówkę robię sobie na noc, ponieważ ta karkówka, jak postoi dzień, półtora, jest najlepsza, ona skruszeje i obojętnie jakie włókno będzie, to ono skruszeje. Naprawdę Wam powiem, że nieraz jadło się karkówkę, że się rozpadała, można powiedzieć, a była taka włóknista. I żeby tego uniknąć, naprawdę zróbcie sobie tą karkówkę na noc. Kroimy plastry około centymetrowe. Około 1 centymetra plastry. Możecie również sobie kupić takie już gotowe, bez kości. Jeżeli macie z kością, proszę obciąć do zupy, tak jak przed chwileczką zrobiłam. Teraz robię tak, że ja troszeczkę je poklepię. Bierzemy łyżeczkę soli. Tak, z pół łyżeczki soli z jednej strony. I z pół łyżeczki pieprzu czarnego możemy sobie posypać z jednej strony. Troszeczkę papryki, też nie zaszkodzi, słodkiej, ostrej, odwrotnie, słodkiej, ostrej papryki, też nie zaszkodzi. Możemy dać troszeczkę kolorowego pieprzu, jeżeli mamy. I troszeczkę tymianku z pół łyżeczki z każdej strony. Tutaj mam bazylię, tymianek, bazylia, jak najbardziej. I teraz bierzemy to na drugą stronę. Teraz to, co jeszcze robię tutaj, to z jednej strony, jak i z drugiej, daję też po takiej małej łyżeczce taki duży ząbek czosnku, wkroję w plasterkach i z tą oliwą można to wymieszać. I tak zostawiam to na noc. Tak to wygląda. I kroimy sobie teraz już cebulkę w piórka. Możemy dwie, możemy trzy dać. Jeżeli ktoś lubi cebulę, można dać ze trzy cebule. Oczywiście możemy dać szczyptę soli, żeby ona troszeczkę skruszała, ta cebula, bo też nie wiadomo jaka jest. I troszeczkę tymianku i bazylii. Jak widzicie, używam tego bardzo dużo. I Wam powiem, że to się w ogóle tego nie wyczuwa. Tą karkówkę możemy sobie wzbogacić pieczarkami, cebulą, papryką, co mamy w domu. Możemy dać 10, 15, 20. Nalewam z małą łyżeczkę oliwy, mniej więcej, czy oleju, co mamy. Jak już zaczyna się nam grzać ten olej, wrzucamy. Masło nam zostanie na koniec. Masło zostawiamy na koniec. W międzyczasie możemy dać pół łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki soli. Smażamy 2 minutki i wyciskamy teraz czosnek. Teraz na koniec dajemy to masło, wymieszamy i koniec już. Stawiam. Teraz co możemy zrobić, zanim wyciągniemy karkówkę sobie, to włączyć piekarnik. Tutaj mam tą karkówkę.
mieszam jeszcze raz. Pięknie pachnie. I teraz próbuję mało soli. I teraz tutaj dam jeszcze z płaską łyżeczkę soli. Płaską, widać? Nie widać za bardzo. I tak z pół łyżeczki oliwy. Parę kropli. Z pół łyżeczki łyżeczka oliwy. I mieszam jeszcze raz. A więc, jeżeli coś odstawiacie na noc, czy to kaczka, czy jakiekolwiek mięso, to proszę Was, żebyście to sobie sprawdzili, ponieważ wszystko Wam może wsiąknąć do środka i już wtedy będzie za mało. Super. Teraz już jest super. Blaszka wyoliwkowana ładnie. I teraz już tutaj kładziemy tą karkówkę. Czosnek możemy położyć obok, niekoniecznie na karkówce. I teraz Wam powiecie jeszcze coś. Jeżeli macie ochotę zrobić ziemniaki, to zróbcie razem na tej samej blaszce, razem z mięsem od razu trzeba włożyć, bo Wam się później już nie dopiecze, ponieważ to pieczemy około godziny czasu, pieczemy tą karkówkę teraz. I tak to już wygląda. Oczywiście trzeba posolić, popaprykować, tak też po pół łyżeczki i papryki słodkiej. Papryka słodka. I tutaj również. I tutaj również dajemy z pół chociaż łyżeczkę oliwy. Nie mamy to oleju. I mieszamy. I na razie odstawiamy tutaj jeszcze. Teraz przechodzimy już do nakładania tego majonezu. Około łyżeczki małej. A więc... Ouch! Bardzo lubię. A więc nie przeszkadza. Jakby komuś było za dużo, możemy ściągnąć. Dajemy tutaj. I proszę to tak rozsmarować. Teraz na to kładę już tą cebulę. A na cebulę te pieczarki. To danie jadłam, Wam powiem. Nie wiem, czy wspominałam. To danie jadłam właśnie pod Częstochową, jak byłam tutaj z grupą dzieci niemieckich z kościoła katolickiego w Niemczech, właśnie w Częstochowie. I stamtąd jeździliśmy zwiedzać przez 10 dni różne miasta, Oświęcim, Kraków. Naprawdę było bardzo fajnie, miło. Byłam taką opiekunką, naprawdę super. I tam właśnie do siostry zakonne, zakon świętego chyba Antoniego, jak się nie mylę. Pyszne, pyszne jedzonko. I tak właśnie to podpatrzyłam i chętnie robię. Teraz przechodzimy do nałożenia sobie tych pieczarek. A więc widzicie, one się tutaj troszeczkę na patelni skurczą zawsze. I tak wkładam teraz do piekarnika bez sera żółtego. Położę tylko pomiędzy te ziemniaki. Ubrałam ziemniaki, 4, kroję tak na pół, tak na pół i jeszcze tak na pół, żeby takie podłużne kawałeczki. Jak ta karkówka już będzie soczysta, miękka. Gdybym teraz nałożyła ser, to by mi się spiekł i by był niedobry. I teraz nakładam tutaj te ziemniaki pomiędzy. Naprawdę będzie danie bardzo smaczne, pyszne. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zrobienia. Dziękuję, że mnie oglądacie. Coraz więcej Was ogląda mnie, a więc bardzo się cieszę. Nie mam Facebooka,
A więc mało osób mnie jeszcze ogląda. No, ale fajnie, że mnie oglądacie. I dla tych z Państwa, którzy już mnie oglądają, mają ochotę na moje danie, proszą mi o nowe danie. Bardzo dziękuję. Oczywiście dla zwolenników marchewki jak najbardziej możemy pomiędzy jeszcze włożyć parę marchewek. To jest bardzo ważne. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 210-220 stopni na samą górę na 15 minut, na około 15 minut, ponieważ to musi się tak szybko ściąć i później zmniejszam na 180 i ono sobie dochodzi jeszcze z 40-50 minut. Zobaczymy, czy będzie gotowe, czy ziemniaki będą już gotowe. Muszę sobie zobaczyć już. Ale kruche i bardzo smaczne. I bardzo smaczne, a więc 20 minut minęło. Teraz zmniejszam na 180 stopni. To było na 220. Teraz zmniejszam na 180 stopni na pół godzinki, bo te ziemniaki też muszą się udusić jeszcze. Proszę zobaczyć. Nadal różowe, może troszeczkę mniej, ale bardzo kruche. Próbuję. Prawie, prawie. I próbuję ziemniaka. Niech przestygnie. Ja mam serki się pokrojony. Emmentaler. Ja chętnie mieszam sery. Nie wiem jak wy, ale ja mieszam, ponieważ tak mi najlepiej smakuje. Ponieważ one również się inaczej topią, mają inny smak. I dam jeszcze troszeczkę gołdy. Naprawdę danie jest bardzo fajne. Bardzo smaczne. Możemy jeszcze po kawałku dać. Myślę, że nie zaszkodzi. I paprykujemy troszeczkę. Próbuję teraz ziemniaki. Prawie ugotowane. Obrócić, żeby nam nie wyschły. Żeby z drugiej strony się podpiekły. Ale marchewka jeszcze troszkę twarda, więc myślę, że jeszcze te 10 minut postoi. I to będzie już dobra. Wstawiam jeszcze na 10 minut. 180 stopni, troszeczkę wyżej. I teraz to wcinam. Pycha. Proszę zobaczyć, jak te ziemniaki wyglądają już. Naprawdę pyszne. I proszę zobaczyć, tak to już wygląda. Tak wygląda już to. Proszę zobaczyć ten kawałek karkówki. Ser, proszę zobaczyć, jak się pięknie leje jeszcze. A więc tutaj proszę zobaczyć, ser się jeszcze leje. Myślę, że to widać. Pięknie pachnie. I co robimy teraz? Próbujemy. I tak to już wygląda. Jeszcze lekko różowe, a więc wszystko jest dobrze. Musi teraz być soczyste, kruche, nie może się ciągnąć. Karkówce, jak ja widzę, że mi się karkówka w jedzeniu miękka ciągnie, to nie mam ochoty nawet jeść, wam powiem szczerze. A więc zatrzymajcie na noc, nawet na noc i dzień będzie lepszy efekt. I teraz już kroję. Proszę zobaczyć, jak się fajnie kroi. Jak to się mówi? Jak po maśle. Zaraz spróbuję. Tylko musi troszeczkę przystygnąć. Super. Naprawdę.
Do tego ziemniaki. Bardzo kruche. Do tego marchewka. Do tego pomidor, również już upieczony. Proszę zobaczyć, skórka ładnie schodzi. Nie wiem, czy widać. A zaraz pokażę. 10 minut wystarczyło. I teraz wyłożę na talerz. Proszę zobaczyć, jaki zrobiłam. Wiosenny talerz. Zależy kto co lubi. I proszę zobaczyć, już nie musimy gotować ziemniaków albo warzyw. Mamy wszystko gotowe. I do tego teraz nakładamy dwa kawałeczki pieczeni. Możemy dać kawałeczek jeszcze tego. Tak to już wygląda. Karkówka w kawałkach pod pierzynką czy z majonezem zapieczona w piekarniku. Pieczona w piekarniku z serem. Mam nadzieję, że Wam się sposób spodoba. Zapraszam. Jeszcze raz dziękuję.